5 mitów o klimatyzacji. Klimatyzacja jest jednym z najważniejszych wynalazków współczesności, zapewniając nam komfortowe warunki życia oraz pracy. Jednak wokół tego tematu krąży wiele mitów i fałszywych przekonań, które czasami prowadzą nas do błędnych decyzji lub niepotrzebnych obaw. Przedstawię Wam dzisiaj 5 powszechnych mitów na temat klimatyzacji, rozbijając je na małe kawałki i przedstawiając fakty, które potwierdzą, że te przekonania nie są do końca prawdziwe. Jeden. Klimatyzacja powoduje przeziębienia. Popularne przekonanie, że klimatyzacja powoduje przeziębienia, jest powszechne, lecz w rzeczywistości opiera się na trochę fałszywym założeniu. Fakt, że nagła zmiana temperatury otoczenia może wywołać przeziębienie, jest prawdziwy. Jednak przy założeniu, że różnica temperatury między pomieszczeniem klimatyzowanym a temperaturą na zewnątrz nie jest większa niż 7-8 stopni Celsjusza, sprawia, że klimatyzacja nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za infekcję układu oddechowego. Główną przyczyną przeziębień są oczywiście wirusy i bakterie, które rozprzestrzeniają się głównie poprzez kontakt z zakażonymi osobami lub przedmiotami, a nie temperatura powietrza. Badania potwierdzają również, że istnieje znikomy związek między korzystaniem z klimatyzacji a zachorowaniami na przeziębienia. Dlatego odpowiednio utrzymany system klimatyzacji może nawet w niektórych przypadkach pomóc w redukcji infekcji, filtrując powietrze z drobnoustrojów i zapewniając bardziej higieniczne środowisko wewnętrzne. Dlatego też oskarżenie klimatyzacji o wywoływanie przeziębień jest nieuzasadnione i przy prawidłowym korzystaniu z niej należy do mitów, które trzeba obalić. 2. Klimatyzacja jest bardzo droga w użyciu. W rzeczywistości nowoczesne systemy klimatyzacyjne są projektowane z myślą o oszczędzaniu energii. Odpowiednio dobrany i regularnie serwisowany system będzie ekonomiczny w utrzymaniu. Nowoczesne technologie, takie jak sprężarki inwerterowe w urządzeniach, pozwalają na efektywne regulowanie zużycia energii w zależności od zaistniałych potrzeb, co w rzeczywistości może nam obniżyć rachunki za prąd. Ponadto rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że producenci klimatyzacji coraz częściej skupiają się na tworzeniu urządzeń o jak największej efektywności energetycznej, co dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji. Dlatego też, mimo że inwestycja w klimatyzację może wydawać się początkowo droga, długoterminowo odpowiednio dobrana i utrzymana może okazać się ekonomiczna w użytkowaniu. 3. Klimatyzacja wysusza skórę. Faktem jest, że nadmierna ekspozycja skóry na suche powietrze może przyczynić się do jej wysuszenia, jednakże odpowiednie nawilżenie oraz stosowanie kremów skutecznie zniwelują ten efekt. Ale przede wszystkim spożywanie odpowiedniej ilości wody będzie najskuteczniejszą metodą zapobiegania wysuszeniu skóry w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dlatego też, choć nadmierna ekspozycja na klimatyzację może wpływać na kondycję skóry, to jak widzicie, istnieją proste, a zarazem skuteczne sposoby na zapobieganie temu efektowi, co również sprawia, że przekonanie o wysuszeniu skóry przez klimatyzację jest mitem. 4. Klimatyzacja tylko chłodzi pomieszczenie. Jest to oczywisty mit. W rzeczywistości klimatyzacja może zapewnić nam również ciepłe powietrze, pracując w trybie ogrzewania. W dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie klimatyzatory dostępne na rynku posiadają funkcję grzania, czyli są pompami ciepła, które umożliwiają nie tylko chłodzenie, ale również ogrzewanie pomieszczeń. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się komfortowymi warunkami temperaturowymi przez cały rok. Oczywistym jest więc, że mimo iż wiele osób kojarzy klimatyzację jedynie z chłodzeniem, fakt, że może ona również ogrzewać pomieszczenia, sprawia, że kolejny z mitów możemy śmiało obalić. 5. Klimatyzacja jest ogólnie szkodliwa dla zdrowia.
Przekonanie, że klimatyzacja jest szkodliwa dla zdrowia, jest bardzo często powielane. Jednak w rzeczywistości klimatyzacja może być bezpieczna dla zdrowia, o ile jest oczywiście odpowiednio utrzymana i użytkowana. Regularna konserwacja urządzenia oraz utrzymanie filtrów powietrza w odpowiedniej kondycji jest kluczowe dla utrzymania czystości powietrza wewnątrz pomieszczeń i może zapobiegać ewentualnym problemom zdrowotnym. Filtry powietrza usuwają bowiem zanieczyszczenia w powietrzu, takie jak pyłki, kurz i wszelkiego rodzaju alergeny, co poprawia jego jakość. Ponadto regularna konserwacja klimatyzacji zapewnia jej sprawność i redukuje ryzyko powstania dodatkowych problemów, które mogłyby być potencjalnie szkodliwe dla naszego zdrowia. Dlatego też, choć istnieje takie przekonanie, że klimatyzacja może być szkodliwa dla zdrowia, odpowiednio utrzymany system klimatyzacyjny jest bezpieczny i korzystanie z niego nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia użytkowników. W świetle przedstawionych faktów wydaje się, że wiele popularnych mitów na temat klimatyzacji jest jedynie produktem nieuprawnionych przekonań lub niewłaściwej interpretacji. Badania i doświadczenie praktyczne pokazuje, że wiele z tych przekonań jest po prostu błędnych. Klimatyzacja nie tylko nie powoduje bezpośrednio przeziębień, nie wysusza skóry, ale może również zapewniać ciepłe powietrze i być bezpieczna dla naszego zdrowia, o ile jest oczywiście prawidłowo użytkowana i utrzymana. Warto zatem rozwiać te mity i podążać za faktami, aby cieszyć się komfortowymi i bezpiecznymi warunkami życia, które oferuje nam klimatyzacja. Dziękuję za uwagę i jeśli macie inne zdanie na ten temat, to zapraszam Was do komentowania pod tym materiałem. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału i do obejrzenia innych naszych filmów. Do zobaczenia!